Dzień dobry. Jakiś czas temu w studiu Paulinianum obiecaliśmy Państwu wraz z ojcem Marcinem, że porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z Bogiem i właśnie dziś słowa danego będziemy dotrzymywać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze Marcinie, jak to właśnie jest i jak rozmawiać z Bogiem? Przede wszystkim właśnie rozmawiać. Żeby była dobra relacja, żeby to był dialog po prostu, rozmawiać, nie mówić, tylko rozmawiać, nie? No tak jak w małżeństwie, przypuśćmy, pan X i pani Y zawierają małżeństwo, mieszkają razem, jedzą posiłki razem, nawet idą na zakupy razem, no i przypuśćmy, nawet pracują razem, zdarza się, prawda? Śpią w jednym łóżku razem, ale 24 godziny na dobę ze sobą nie rozmawiają. Czy to jest bliskość? Żadna. No właśnie, więc to, co buduje płaszczyznę bliskości między ludźmi, to jest dialog, to jest rozmowa, komunikacja po prostu. W związku z tym, podobnie jest tutaj w relacji naszej z Bogiem. Musi być rozmowa, czyli musi być dialog. Nie tylko ja mówię, również Bóg mówi. Jedno drugiego słucha. No właśnie, bo często jest tak, że ludzie dużo się modlą, a mówią, że w zasadzie nie potrafią się modlić. Jak to jest? No bywa tak rzeczywiście, że ktoś mówi, że dużo się modli i w ogóle nie czuje tej modlitwy. W ogóle mówi, że nie potrafi. Myślę, że właśnie dlatego, że ktoś może mówić do Boga, a nie rozmawiać z Bogiem. Podobnie właśnie jak w tym małżeństwie, nie? Bo jeżeli jedna strona od rana do wieczora mówi, bo cały czas nadaje, a druga strona nic nie mówi, no to nie jest bliskość, to jest maltretowanie męża albo żony, bo nieraz to panowie dużo mówią. Więc żeby była bliskość, trzeba mówić, ale też trzeba słuchać. W związku z tym Bóg chce też nieraz coś powiedzieć na modlitwie, nie? Nie tylko ja mówię, bo może być tak, że Bóg chce do mnie coś powiedzieć podczas modlitwy, ale ja zamodlę Boga, że tak powiem w cudzysłowie, nie? Że ja cały czas nadaję, nie? Bóg mówi, Marcin, mogę coś powiedzieć, nie? Kyrie eleison Chrystus, ja Bóg się, no to już mogę? Boże, wejrzyj ku wspomożeniu. Mogę coś powiedzieć, nie? Ojcze nasz. No, to dobrze, wszystkie te modlitwy są ważne, istotne nawet, prawda? Ale nie może zabraknąć w modlitwie tego, że ja przestaję mówić, przestaję nadawać i ja też słucham, prawda? Bo modlitwa z natury i chyba z definicji to jest przede wszystkim spotkanie z Bogiem, a nie mówienie do Niego. Mówi ojciec o tym, że modlitwa ma być pewną formą dialogu człowieka z Bogiem. Ale dialog to jest także czasami rozmowa trudna. A w takim powszechnym ujęciu ta właśnie rozmowa z Panem Bogiem to ma być ten wyraz naszego uwielbienia i miłości do Niego. A czasami jednak jest w człowieku taka wewnętrzna potrzeba, żeby powiedzieć: no, Panie Boże, źle mi się dzieje, coś mi doskwiera i trochę jestem na przykład na Ciebie zły. Miłość przede wszystkim jest sztuką. I miłość raczej nie kojarzymy z życzliwością. Nieraz ktoś poklepuje kogoś po plecach i nie jest to miłość. W związku z tym, no, widzimy chociażby króla Saula, któremu Bóg kazał zgładzić wodza Amalekitów Agaga, i on tego nie zrobił. Po prostu szkoda mu było, nie? Kolega po fachu, wódz innego plemienia, nie? No i nie zrobił tego. Chciał być życzliwy i stracił koronę u Boga, czyli stracił łaskę u Niego, gdyż okazał życzliwość, ale to nie była miłość. Więc nie każde słowa życzliwości i nie każdy uśmiech jest miłością. A bywa tak, że trudne słowa są miłością. Dlaczego? Bo miłość jest prawdziwa. No i widzimy to oczywiście w przykładach, chociażby Jeremiasz, który nie krył swojej pretensji i żalu, prawda? I mówi, Boże, po co wyszedłem z łona matki? Po co? Żeby oglądać nędzę? Po co, nie? Niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Taką modlitwę zanosił do Boga. A był genialnym prorokiem. Tylko po prostu był szczery przed Bogiem. Przed Bogiem ma być szczery, a nie grzeczny. Widzimy też na przykład Eliasza,
który też ma w pewnym momencie miał bunt, tak? I nie krył tego buntu. Albo widzimy Hioba, który też w pewnym momencie miał bunt. I to o dziwo, przyjaciele Hioba bronili Boga przed nim. Stanęli po stronie Boga przy Hiobie, a mimo to Bóg ich skarcił, a Hioba nie. Ponieważ oni byli grzeczni, ale nie szczerzy, a Hiob nie krył swojego niepogodzenia i tego, że nie rozumie swojego cierpienia, ale był szczery. Ostatecznie oczywiście Hiob pogodził się ze wszystkim. Jednak był taki moment w życiu jego, więc to pokazuje, że przed Bogiem mamy być szczerzy, a nie grzeczni. Więc ta rozmowa, ten dialog z Bogiem ma być prawdziwy, a nie ugrzeczniony. A czy w przypływie tej szczerości modlitwy ja się mogę do Boga pomodlić o czyjąś śmierć? No, myślę, że powinniśmy przed Bogiem być prawdziwi. I kiedy ja chciałbym, żeby ktoś umarł, a nieraz tak chcemy, nie? Nie mam prosić Boga, żeby on umarł, ale mam powiedzieć, Boże, ja pragnę, żeby ta osoba na przykład umarła. Więc ma być prawdziwy. Tylko nie prosić Boga, żeby zrobił według mojego upodobania, bo mi się ktoś nie podoba, tylko, ale jednak mam powiedzieć Bogu to, co kryje się w moim sercu, w związku z tym mam powiedzieć Bogu, Boże, ja mam takie pragnienie, że chcę, żeby ten człowiek umarł. I nie znaczy, że ja dobrze chcę. I nie znaczy, że Bóg ma to spełnić. Ale w modlitwie mam powiedzieć prawdę. W związku z tym nie mogę nie powiedzieć, że mam takie pragnienie. Mam być szczery przed Bogiem. No mamy chociażby psalmy złorzeczące, nie? W których na przykład Dawid wielokrotnie mówi Bogu, co myśli. Ale też właśnie psalm 40, jednak na początku Dawid mówi, że ja jestem grzesznikiem, Boże, nie? Wyraża swoją nędzę, swoją kruchość, ja jestem grzesznikiem, nie? Ale potem też jest prawdziwy przed Bogiem i mówi pewne swoje pragnienia. W związku z tym mam być taki przed Bogiem, nie? Uznać, że ja jestem grzesznikiem, że to, co ja chcę, może nie być wcale dobre, ale mam Bogu powiedzieć o swoim pragnieniu. Boże, chciałbym się pomodlić, żebyś zabrał tego człowieka, nie? Bo na przykład ktoś maltretuje kogoś, nie? Albo napada jakiś kraj na inny kraj i ja chciałbym, żeby ten człowiek zginął, prawda? Nie mam się modlić o to, żeby zginął, ale mam Bogu powiedzieć, że mam to w sercu. Prawdziwy, a nie grzeczny. Szczery. Bóg jest Bogiem i ma upodobanie w ukrytej prawdzie. Nawet w tej trudnej, bo ona jest prawdą. Najpiękniejsze kłamstwo idzie do piekła, bo jest kłamstwem. A najczarniejsza prawda jest zbawiona, bo jest prawdą. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc drogą chrześcijanina jest żyć w prawdzie. Nawet jeśli ona byłaby bardzo brutalna. I nie mam o to prosić Boga, ale no, czy mogę zataić to przed Bogiem, który tak wszystko wie, ale chodzi o to, że ja mówię, żebym siebie wypowiedział, żebym ja był prawdziwym. Nie ukrywać nic przed Bogiem. Bo to, co ukryte przed Nim, może być odkryte chociażby dla złego ducha. To, co zakryte przed Bogiem, to, co niewypowiedziane przed Bogiem, potem zaczyna we mnie w środku ropieć, że tak powiem. I może potem nawet wybuchnąć unicestwiającą historią, chociażby nawet, jak widzimy u Marka w drugim rozdziale o opętanym, który był w świątyni, w synagodze, w Kafarnaum. No był gość w synagodze. Po co? No to się modlił. Po co? No i co z tego, że się modlił, jak ukrywał w sobie demona. I teraz Jezus przychodzi i nagle nie dało się nie ukryć, że w nim jest demon. I moglibyśmy zrekonstruować historię opętania po tym, co demon mówi. Wiem, kto jesteś, święty Boże, przyszedłeś nas zgubić. Co to jest?
To są pretensje, że Bóg jest tym, który gubi. Więc bywa w życiu, że mamy pretensje do Boga. Że umarł mi ktoś bliski. Że straciłem pracę. Że nie mam pieniędzy. Że straciłem zdrowie. I mam pretensje. Że mam takie myślenie, kto winny? Pan Bóg. Ale ponieważ jestem pobożny, no to ja nie powiem takich słów, nie będę takich słów używał. W związku z tym, to co ukryte przed Bogiem może być odkryte dla złego ducha, któremu nawet pobożność może służyć za parawan, za którym się ukryje. I potem może to wybuchnąć taką chociażby historią. I tu nie chodzi, że ktoś z nas tam jest opętany, nie? Ale jednak, że są pewne przyczółki w naszym życiu, które mogą być dostępne dla sił ciemności, kiedy jest niewyjaśnione, nierozjaśnione. Więc nie mam nic ukrywać przed Bogiem, nawet gdybym miał takie myśli, Boże, Ty jesteś winny, ja tak myślę, nie? Nie udało mi się życie, choruję na jakiś nowotwór, ktoś mi umiera, o kogo zdrowie się modliłem, nie? Mam to powiedzieć Bogu. Nie ukrywać, że Boże, ja mam do Ciebie pretensje. Wracając na chwilę do tej metafory małżeństwa, w takim razie, jeżeli jesteśmy też przy tym, że najważniejsza w modlitwie jest prawda, niezależnie od tego, jaka ona by była, to kiedy czujemy tą złość na Pana Boga, tak jak małżonek czasami do drugiego, który doświadcza zła i przebacza mu, to czy my mamy też na przykład taką modlitwę przebaczenia Bogu za to, że dopuścił do nas zło? No nie ma takiej modlitwy. Bóg nie zsyła na nas zła. Więc to, że ja mam złe wyobrażenie, bo to jest złe wyobrażenie i mam pretensje do Boga, to nie znaczy, że nie mam być szczery przed Bogiem. Ale nie znaczy, że ja mam wybaczać Bogu. Bóg nie jest winny, żebym ja mógł wybaczyć. I o tym się Episkopat Polski wypowiedział i to jednoznacznie zabronił takiej modlitwy. No bo przebaczam komuś, kto jest mi winny. Czy to Bóg jest winny? To Herod tak myślał. Wszystko przez Jezusa syczał sobie, nie? Wszystko przez Jezusa. On jest winny. To jest myślenie Heroda. To jest diabelskie myślenie, że Bóg jest winny. Bóg nie jest winny niczego zła. Ale kiedy ja tak myślę, mam to Bogu powiedzieć w modlitwie. Boże, ja tak myślę, ale to jest mylne wyobrażenie. Ale nie mogę nie stanąć w prawdzie przed Bogiem. Ale nie mam się modlitwą przebaczenia Bogu, bo Bóg nie jest winny. Urodził się jako małe dzieciątko. Jako mały bobas, który nigdy nie jest winny. Co chciał przez to powiedzieć? Jestem niewinny. Jestem Bogiem, który nie jestem winny. Bóg nie jest winny żadnego zła. Nie ma nikogo, kto by nam życzył tyle dobra, co Bóg. Nie ma nikogo takiego. Ale to nie znaczy, że nie mam być szczery przed Bogiem. Jeżeli mam pretensje, one są niesłuszne, bo Bóg nie jest winny, ale swoje pretensje, chociażby jak Jeremiasz, mam wylać przed Bogiem. Swoje niepogodzenie, swoje niezrozumienie, wszystko co mam w sercu, mam wyjawić Bogu, bo wyjawić, czyli wystawić na światło. I to co rozjaśnione jest niedostępne dla złego ducha, którego domeną jest ciemność, ukrycie. Nie wyjaśniać nic, schować pod dywan. To jest diabelstwo. W związku z tym wszystko, co ukryte przed Nim, przed Bogiem, może być dostępne dla sił ciemności. Dlatego ma być prawdziwy. A w takim razie, czy ja na przykład modląc się do Boga, mając jakiś gorszy czas, mogę zapytać niemalże wprost, Boże, dlaczego to się dzieje? Boże, dlaczego, dlaczego to dopuszczasz? No po co wyszedł z łona matki? Po co? No Jeremiasz się pytał. Jest święty. I Bóg da odpowiedź? Czy może w eleganckim stylu pominąć odpowiedź, abym sam poszukał odpowiedzi na pytanie, które zadaję? Bóg odpowiada, ale w jaki sposób, no to już szerszy temat. Ale nie ma, że Bóg nie mówi. Ja mogę nie usłyszeć, a jak usłyszę, mogę nie zrozumieć. Ale nie znaczy, że Bóg nie odpowiada. On jest kulturalniejszy, niż nam się zdaje. Trzeba po prostu uważnie słuchać.
W takim razie ja ojcu bardzo dziękuję za ten krótki wywód o tym, jak z Bogiem rozmawiać. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać z Paulinianum, ponieważ treści, które tutaj dajemy, mam nadzieję, są dla Państwa wartościowe, a naszym gościem ojciec Marcin jeszcze parokrotnie będzie. Także choćby po to, żeby ojca Marcina zobaczyć, możecie nas obserwować i subskrybować. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę.